Pierwsza książka w moim życiu, elementarz wiewióreczki. Nie pamiętam autora, ale mam traumę. A dziś. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejną środę, godzina dziesiąta. Poranek u Hieronima, wita Państwa, Studio Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Mówiąca te słowa Ewa Hadrian, Dorota Mościbrocka, Marek Semeniuk, Marek Janik, Andrzej Gieroba. Witamy. Mogą Państwo pomyśleć, że jesteśmy nieco monotematyczni, bo dziś również będziemy rozmawiać o bitwie pod Grunwaldem Jana Matejki, ale cóż, to dla nas bardzo duże wydarzenie. Na otwarcie wystawy bitwa pod Grunwaldem, na pokaz kopii w wymiarach prawie że oryginału zaprosimy, przypominam 15 lipca, czyli już niedługo. Nasta sprawa absorbuje już od dłuższego czasu, ponieważ tak jak opowiadaliśmy Państwu i pokazywaliśmy Państwu w ubiegłym tygodniu instalacja bitwy to było. Nie lada dla nas wydarzenie logistyczne. Wszystko się udało, bitwa jest. Autor po raz kolejny z nami. Dzień dobry, pan Dzień Ireneusz dobra. Rolewski. Dzień dobry. Dzisiaj, tak jak zapowiadałam, będziemy rozmawiać już o samej technice malowania obrazu. O tym, jak to się stało, że z części... Powstał ten duży obiekt. Na tym dzisiaj będziemy się skupi skupiać. Natomiast Państwa już zapraszam na przyszłotygodniowy poranek u Hieronima, kiedy to będzie ten czas rozmowy o tym, dlaczego właśnie w tym gmachu ta bitwa pojawiła się, dlaczego mówimy o powrocie do Lublina bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki. To w przyszłym tygodniu. A dzisiaj powrót do rozmowy o tym, jak się spełniają marzenia. Taka kontynuacja tego ubiegłorocznego, ubiegłotygodniowego poranka. Matejko miał jedno płótno w jednej części, a pan? U mnie sprawa troszeczkę inaczej wygląda. Zacząłem od jednego fragmentu. Starałem się wcześniej oczywiście dobrać splot płótna. No i z dostępnych płuciem wybrałem takie, które tak jakby uzależniło całość mhm. od tego jednego. No to Przypominam, jest... przepraszam, że wejdę w słowo, bo o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że od razu nie było pomysłu na malowanie całej bitwy, tylko na fragment, który pan wybrał i który miał być tym docelowym, pierwotnym odtworzeniem bitwy. No to jedyny fragment, który chciałem namalować, to był ten najbardziej efektowny ze smoczą zbroją, z rycerzem czeskim mm -hmm. Janem Ziszką. Właściwie w stu procentach wyczerpywał swoją kompozycją, taki kadr, to, co już zaspokajało potrzeby mm -hmm. wykładowcy, co wpisywało się też świetnie w program technologii malarstwa. No i realizując ten, to zadanie, to można powiedzieć pracę domową w muzeum, dowiedziałem się od przewodników najpierw, że oryginał jest tak uszkodzony, że nie może upuścić sali Matejkowskiej, stąd pomysł, żeby domalować kolejne takiego samego mhm. formatu części. Powstało ich w muzeum pięć. No i one były na oddzielnych. To ta dolna część obrazu powstała? Tak. W Muzeum Narodowym powstawał dół, ale nie cały dół. Mhm. Wciąż jeszcze widać różnice, tak jakby w spędzonym czasie, jeśli chodzi o pięć tych centralnych, dolnych fragmentów, w stosunku do bocznych i górnych. No i płótno. Tak jak zacząłem pracę na płótnie lnianym, na gruncie olejowo-kredowym, na bazie bieli cynkowej tytanowej, to już musiałem to kontynuować. I musiałem każdy grunt wykonać tak samo. Każdy grunt wykonywałem ręcznie, mieszając ze sobą różne składniki. No i jak już uzyskałem pięć fragmentów dolnych i, 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 i miałem też kolejnych... 6 sześć fragmentów, bo w sumie było ich 11. No to trzeba było to wszystko połączyć. No i tutaj było dużo pomysłów. A jeszcze zapytam o jedną mhm. rzecz, zanim przejdziemy do łączenia. Zresztą, o tym łączeniu mogą Państwo i yy, poczytać i zobaczyć zdjęcia z tego łączenia w katalogu wystawy, który przygotowujemy i który będzie dla Państwa dostępny zarówno na otwarciu wystawy, jak i później w czasie zwiedzania naszej ekspozycji. Ale jeszcze zapytam jako laik. Hmm, tak, pokrycie płótna i te farby, których Pan używał, jak one się mają do tych farb i tego pokrywania płótna z czasów matejki, czyli z czasów oryginału powstania tego obrazu. No to tak. Malując pierwszy fragment, nad którym pracowałem 105 dni hmm, i próbując na początku uzyskiwać... Hmm, Pewne kolory z pigmentów. Nawet miałem takie proszeczki mm -hmm. w sali miałem spoiwa. Oczywiście różniło się to od tego, co, co Matejko miał. No Wiadomo, że różniły się pigmenty, różniły się też pewnie te, te spoiwa, gęstość farb. Ale starałem się to zachować, ale to tak wydłużało czas pracy. I było tak niebezpieczne dla sali, no bo zdarzyło mi się wysypać, mhm. wdepnąć to, co wysypałem i roznieść to po sali Matejkowskiej, po korytarzu Muzeum Narodowego. I potem musiałem ze ścieżką chodzić i to wszystko ścierać, więc kupiłem bardzo wysokiej jakości farby olejne, no tak, żeby, żeby to było bardziej trwałe. No i zresztą... Okazuje się, że Matejko też kupował gotowe farby, ewentualnie dosypywał albo dolewał czegoś, żeby mm -hmm. kontrolować czas wyschnięcia, gęstość farby, właściwości tej farby. Także w pewnym momencie odrzuciłem wszystkie proszki i bazowałem tylko na, na, na tym, co kupiłem. Znalazłem kolory, których używał Matejko, czyli tak jakby. Dochodziłem do, do, nazw. Doszedłem do nazw, i te nazwy dobrałem właśnie już w tych katalogach tego, co jest, co jest na rynku. Jedyny pigment, którego używałem, no to była biel. Biel ołowiowa. Udało mi się taką też zdobyć. Jest to biel toksyczna. Podobno zakazana. Zakazana, dlatego tym większą miałem przyjemność skorzystania z tego pigmentu. Znaczy, starałem się nie używać w momencie, kiedy gdzieś tam byli ludzie. To robiłem sobie albo sam farby, ale później też kupiłem biel, tak zwaną kremską. I ona też się inaczej troszeczkę zachowuje. Szybciej krzepnie. Mm -hmm. Ma troszeczkę inną, inną temperaturę. Inaczej się zachowuje w świetle, inaczej w cieniu. Czyli technika olejna to jest technika popularna w XIX wieku. Technika, w której Matejko się specjalizował. I technika, którą ja robiłem tą kopię, ale farby Matejko kupował, więc ja też kupowałem to, co było dostępne. Matejko też używał różnych firm, podmalówki były, z... mhm. do podmalówek używał farb troszeczkę niższej jakości, do wykończenia wyższej jakości. On się bawił, robił to swobodnie, dodawał werniksów do, do farb, one różnie się zachowywały, miał różne, różne odbicie światła, także no, jest jakaś zbieżność. Ale nie chciałem tak bardzo wydłużać czasu kopiowania. Zresztą i tak malując te fragmenty, miałem świadomość, w jakim stopniu to wypracowałem. Mogło to wypracowanie być na przykład. Ta iluzja mogła być na przykład 90, nie wiem, 7%. No u mnie jest ta iluzja mhm. dużo mniejsza. No bo nie mogłem tego czasu spędzić kilkoletniego tylko na jednym fragmencie, tylko chciałem mm, całość. Yy, znaczy skopiować jak najwięcej elementów które mogłem w muzeum, potem... później już poza salą muzealną. Tak, znaczy to jest tak, że mm, chciałem jak najszybciej po prostu z, zrobić z tych fragmentów jeden obraz, ponieważ te fragmenty cały czas czekały na połączenie, mm -hmm. one były nawinięte na rurę. Yy, po prostu nie, nie jest to dobre dla obrazów, żeby, żeby w takiej formie gdzieś były przechowywane. Więc jak już doszło do połączenia i potem domalo były domalowywane te górne fragmenty, i to się zaczęło jakby tak wszystko zabliźniać, to... Porozmawiajmy o tym połączeniu, bo mhm. mówi pan tak lekko doszło do połączenia. Przecież to mhm. była bardzo taka mozolna, ben ben benedyktyńska, mozolna, benedyktyńska praca, żeby połączyć te fragmenty z plotów, bo tutaj mówimy o łączeniu płótna, w jedność, całość, tych fragmentów, które jakby nam Przystawiamy i teraz co? Sploty muszą się połączyć. Tak, no i właśnie pomysłów na łączenie tego było wiele. Ja oczywiście chodziłem po konserwatorach, w sensie po, po stanowiskach studentów, którzy kopiowali w muzeum jakieś tam eksponaty. Chodziłem do pracowni konserwacji, pytałem wykładowców z ASP w Warszawie, jak to połączyć. No i tych, tych pomysłów było dużo. Wybrałem, nie wiem czy najlepszy, wybrałem pomysł, czy, czy najgorszy. W każdym razie musiałem się zdecydować, ale na pewno jeden z najtańszych. Mhm. No i polegał on na tym, żeby usunąć wątki z tych fragmentów, czyli wykorzystując marginesy, mhm. usuwałem wątki lub osnowy, zależy tam, która to była, który to był margines, tak żeby zostały te włókna idące prostopadle. No, i te prostopadle wystające włókna zszywaliśmy ze sobą. Czyli po prostu zbudowaliśmy w Konstancinie Jeziornej, w drukarni EBE, takie stanowiska, gdzie przykładaliśmy fragment do fragmentu i te wszystkie wystające włókna z, jednego i z, z jednej i z drugiej strony, oczywiście wszystko wcześniej musiało być spasowane, mhm. przystawialiśmy do siebie jak najbliżej. Yy, tak. Prowizorycznie łączyliśmy, żeby też tych przesunięć żadnych nie było, mhm. i włókno po włóknie było wiązane dwa razy. No i tak w sumie wykonaliśmy około 36 tysięcy supełków. Taka jest mniej więcej długość. Proszę to jeszcze raz powtórzyć: 36 tysięcy supełków. 36 tysięcy supełków. No i pracowało nad tym 6 albo 7 osób. Już nie pamiętam. No i byli to były to osoby. Byli to studenci i pracownicy ASP w Łodzi. Mm -hmm. I ja mm -hmm. też. To też, też parę metrów y, y, połączyłem. No było to dlatego tak wolne, ponieważ nie mogło być przesunięcia. Każde najmniejsze przesunięcie albo mm, zbyt mocne zaciśnięcie mm -hmm. lub zbyt, zbyt duży luz powodowało to, że, że albo się robiła szpara. Nierówno było. Tak. Albo, albo się robił jakiś taki grzbiet. No, ciężko mm -hmm. było to kontrolować. Mm, no Dzisiaj y, te miejsca już się tak nie rzucają w oczy, jak Podczas pierwszej prezentacji w Skierniewicach, gdzie y, sam kształt płótna był taki, że wystawały ogromne dzioby. To no, panowie, znaczy, Państwo, będą widzieli, jak to, to tak wyglądało z profilu. Mm -hmm, mm -hmm. Z przodu tu góra łapała światło. Dzisiaj to po prostu się troszeczkę rozprostowało, ale jeszcze te, te łączenia wciąż gdzieś tam się y, dają sobie znać. To, oczywiście, mam w planach wypracować dalej tak, żeby te łączenia, przy okazji wypracowywania detali, będę nakładał pewne faktury, które będą stopniowo niwelowały to, te wszystkie jakieś takie niepożądane efekty. Bo powiedzmy sobie wyraźnie i jasno, to jest taki, to jest dzieło, które ciągle, o którym możemy ciągle mówić, że jest in progress, bo ciągle jeszcze w jakimś stopniu pan to dzieło uzupełnia, dopieszcza w jakiś tam mm -hmm. sposób, ono jest jeszcze, no, jakby Rozpracowywany. Jeszcze mhm. nie ma takiego stanu na 100% zamkniętego. Czy w ogóle będzie kiedyś taki stan na 100% zamknięty? Znaczy, myślę, że tak, ale to będzie nie dlatego, że y, coś mógłbym lepiej jeszcze Aha. coś mógłbym poprawić, tylko dlatego, że y, no już po prostu, może w pewnym momencie nie będę miał możliwości pracować dalej nad tym obrazem. Kiedyś trzeba zamknąć pewien etap tak, w swoim życiu. Tak jest. Tak, tak. tak jest. Myślę, myślę, że będzie taki czas, chociaż obraz już jest od, oficjalnie od dwóch lat albo trzech lat uz, y, uznany za ukończone, ponieważ mm -hmm. został połączony, został cały zamalowany i teraz tylko stopień wypracowania y, mm -hmm. może się zmieniać. Czyli dzisiaj coś może nas jeszcze troszeczkę irytować, na przykład troszeczkę po, jest poszarpanie w partiach tych na górze. Gdzieś jest zbyt dużo jakiś takich plam, plan, te plamy można rozbić na kolejne, jakieś porobić gradienty, potem dać faktury. Potem, a jak już się tą górę w 100% opanuje, to można przejść już do dołu, do tych takich detali, które już można z przyjemnością oglądać z bliska, czyli dłonie, te percepcyjnie ściągające uwagę miejsca, twarze, gdzieś jakieś impasty, to już takie elementy, które Yy, nie rażą, że ich nie ma, ale zawsze dadzą jakąś tam korzyść dla, dla iluzji yy, stylu takiego Matejkowskiego, bo on właśnie był mm -hmm. fanem yy, tego porządku percepcyjnego, chociaż troszeczkę zaburzał to zbyt wypracowanymi wszędzie elementami. A czy jest jakaś niespodzianka w tym obrazie? Yy, niespodzianka? Znaczy, pewnie dużo jest niespodzianek, yy, bo ja siedzę w tym. Yy, w tym projekcie od wielu, wielu lat i jak coś, jak, jak, jak opowiadam, jak, jak do tego doszło, dlaczego do tego doszło, yy, to to, to, to zaskakuje tak, nieraz. Ale mnie raczej chodzi o to, że kopiści czasami yy, tak robią do nas oko. Tak. I chciałabym zapytać, czy pan też tutaj robi do nas oko, malując mhm. właśnie tego, Matejka. No tak, no i właśnie historia sztuki pokazuje nam wiele przykładów różnych kopii. I są też kopie, które wchodzą do historii sztuki, mm -hmm. tak jak Mona Lisa z Wąsem. Jasne. Jest wiele Czołowa, post czołowa postać pop kultury. Tak, dlatego wciąż jeszcze. A znaczy są lekkie zmiany, ale nie będę ich. One nie są kluczowe. One tak jakby mm -hmm. wchodzą w pewną prawdę historyczną i, je, i są bardzo ukryte. Ale. Wciąż jeszcze tej takiej kluczowej zmiany nie wprowadziłem, bo oczywiście w trakcie zostało, został jeden pomysł wygadany. Chodziło o stawienie twarzy swojej, w twarz świętego Stanisława, która jest bardzo szkicowa, którą łatwo byłoby zmodyfikować, ale to już wypaplałem, więc muszę kolejną zmianę wprowadzić, taką, która. Znaczy inaczej, mam wciąż decyzję. No, kiedyś było to, był to jakiś tam pomysł, potem on się zmienił, potem jeszcze raz się zmienił i mam tego świadomość, że, że że zmiana może całkowicie odwrócić w ogóle symbolikę mm -hmm. tego obrazu. E, więc mam decyzję, czy, czy zostawić ten przekaz, nie naruszać go i, i zrobić jakiś niuans, który y, nie wejdzie w zostawić, który y, mm -hmm. będzie, a jednocześnie nie burzy y, całości. Znaczy, na pewno, jeśli bym wprowadzał zmianę, to chodziłoby o to, żeby forma, żeby kompozycja ta, która jest, żeby nie była w żaden sposób Zburzona. zaburzona, mhm. ale jeśli chodzi o treść, o wymowę, no to oczywiście wprowadzając jakąś zmianę, no to wiadomo, że wprowadzam coś obcego i coś, co podlega pod analizę jako mhm. element, który i zaburza pewną oś czasu i zaburza, no jeśli to jest element jakiś taki, nie wiem, jakiś artefakt czy ze współczesności. Na przykład, wprowadzi pan gdzieś tam leżącego smartfona. No może nie aż tak, ale, ale na przykład ma samymi twarzami kontrolował czas. Czyli że mamy XIX wiek wyrażony Jestem. przez twarze, mamy. No, to, to jest, on się bawił tym i, i, i chciałbym zrobić coś, o, o czym się nikt się nie dowie, gdzieś takiego ukrytego. Mm -hmm. Najprawdopodobniej, że po prostu to nie będzie tak, taka zmiana, że, że kobieta ma wąsy, mm -hmm. tylko po prostu coś takiego e, subtelnego, tak, tak, tylko żeby spełnić ten wymóg prawny, że jest taka poważna zmiana wprowadzona. Bo jest jeszcze na przykład zmiana taka, że Marcin Gortat się podpisał w jednym miejscu. Że, no tak, pr że tam... prowadziłam, prowadziłam do tego, prowadziłam do tego. Jesteśmy. <laughs> Czyli jest jego podpis. Tak, jest jego sygnatura. Marcin Gortat robił reklamę robił Muzeum Narodowego. Mm -hmm. Muzeum Narodowe robiło reklamę galerii XIX wieku, a dokładniej bitwy pod Grunwaldem. I Marcin Gortat porównuje do swojej koszykówki bitwę pod Grunwaldem, że i tu, i tu jest walka, że są dwie mm -hmm. strony. Także sport jakimś fajnie się tutaj zabliźnił. Z, z, z malarstwem historycznym, ale sam jest w ogóle patriotą i, i też mówił, że ma szóstkę. Miał szóstkę z, z plastyki, że, że, że potrafi malować. Także y, fajna historia, ale w ogóle ta historia to też można byłoby ją powiedzieć, bo ja nie wiedziałem, że, że jest w ogóle ktoś taki jak Marcin Gotti mm -hmm. i, i po prostu mi też przeszkadzał, bo ja malowałem, ja byłem y, kopiowałem, on przychodzi i coś tam do mnie gada. No i, i w pewnym momencie poszedł, no bo ja powiedziałem, że no, mm -hmm. muszę malować jak się dowiedziałem, że to jest Marcin Gorta, to nie miałem piłki, no, a miałem obraz, to poprosiłem, żeby po prostu się podpisał na, na fragmencie, a w, a w przyszłości to będzie miało znaczenie, no, bo on jest jednak bardzo ważnym elementem y, dla struktury, dla geopolityki y, naszego kraju. On jest w Stanach i, i to bardzo oddziałuje na nasz wizerunek. Y, dlatego no, ma to znaczenie dla mnie, podwójne. Czyli autograf Gortata to jest jedna rzecz, a druga rzecz to już pana takie przymrużenie oka do nas, którego musimy szukać na obrazie i mam nadzieję, że każdy z nas będzie mógł to przymrużenie oka, ten taki ten taki kopisty rys zauważyć. Kopisty rys, ale też. W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy taką rozmowę, taki wątek, który chciałabym, żeby chociaż pokrótce tutaj u nas był uwzględniony. Mianowicie, że mamy do czynienia z bitwą pod Grunwaldem. Wiemy, czym była bitwa, mamy obraz. Wydawałoby się na pozór, że jest to obraz batalistyczny, i tak jest. Wydawałoby się, że jest to obraz, który odnosi się do pewnej epoki. I tak jest, chociaż można powiedzieć, że nawet w kontekście militariów Matejko był dość swobodny. Nie tylko i wyłącznie są to odzwierciedlenia militariów z tej właśnie epoki, ale ten obraz generalnie jest obrazem symbolicznym, metaforycznym. Chociażby przywołany tutaj przed pana, przez Pana przed chwileczką Święty Stanisław i jeszcze inne i postaci i... Pewne przedmioty, artefakty, gesty, yy, pozy. To wszystko ma znaczenie nie tylko realistyczne, ale również symboliczne. Mhm. Zgadzam się z tym. Yy, I no, faktem jest, że, ten, że o tym obrazie wiemy bardzo niewiele. I yy, yy, no, pisząc pracę o tym obrazie, yy, Zorientowałem się, podobnie jak, jak nasza wspólna koleżanka, mm -hmm. że ona tak jakby bada inną sprawę. Ja badałem akurat treść, wymowę tego płótna, że jest więcej pytań niż odpowiedzi. I nie do końca zdajemy sobie sprawę z, z samych postaci, które tam są. Nie, nie o wszystkich są analizy, nie wszyscy są. Akurat y, jedna z postaci. Która okazuje się, że nie jest zbadana, to jest postać nad Henrykiem von Plauenem. On, postać po lewej stronie, nad, nad jego głową. I tak jakby z pewnego porządku kompozycji, że matejko im wyżej, tym kogoś w wyższej hierarchii malował. Czyli święty Stanisław, patron polski jest na mhm. górze, na samym dole są zdrajcy itd. i tak dalej, to wszystko jest uporządkowane. Raz, dwa, oś czasu, też pokazywał czas, mamy husarię, mamy. Yy, kur, właśnie, i ta postać, o której chciałem powiedzieć, tak jakby z tego porządku czasu wynika, że, że ta postać ani nie wpisuje się w tą linię, jest tak jakby izokefalizm tej mm -hmm, górnej, mm -hmm. bo są dwa. Yy, te portrety skaczą, i on jest ponad tymi, tymi uskokami, czyli wymyka się spod hierarchię i wymyka się spod, jest tak jakby na ponad ich czyli pokazuje nam czas i wagę tej osoby, i ta osoba, Przykrywa swoją rękę, bo ja tak trzymam tę rękę, bo chciałem o niej powiedzieć. Przykrywa t, swoją ręką w ten sposób y, koronę. Okazuje się, że zasłania y, tak ważny atrybut. Y, I szukałem, y, wpisywałem różne hasła w Google, y, no bo jednak wiadomo, że to był ktoś po stronie krzyżackiej, czyli wpisywałem królów y, polskich, wpisywałem tych. Y, Cesarze. No, tych, którzy władali tym państwem polskim, niemieckim, i okazuje się, że wizerunek Matejko przemycił Fryderyka Wilhelma II, współodpowiedzialnego za drugi, trzeci rozbiór Polski. Czyli postać I, dużo, tak. dużo późniejsza. I wydaje mi się, że tutaj no, nie umiem takiego naukowego pytania postawić, ale myślę, że trzeba sprowokować tych, którzy się zajmują historią sztuki, żeby zbadali. Bo być może się mylę, to trzeba sprawdzić, ale według Krawczyka, Jarosława Krawczyka jest to. Nie, przepraszam, albo kogoś innego, ale w każdym razie szukałem i dowiedziałem się, że to jest biskup Krzysztof Lubceński, według jakiegoś tam schematu, ale o tej, tej postaci nie było w historii, a wizerunek jest ewidentnie tego, tego króla i ewidentnie wskazuje, tak jakby ten rytm portretów, wszystko, że. Ta osoba musi być coś znaczyć, być w innym czasie, i jeszcze przykrywa bardzo istotne przedmiot. Jeszcze są inne porządki, które mogłyby tą, tą teorię tak jakby no, poprzeć. Trzymać i poprzeć. Tak. Jest, jest bardzo dużo innych ważnych elementów, które, którym też nawet nie stawiałem pytań w mojej pracy, bo po prostu to jest tak szerokie, tak złożony y, obraz, kompozycja powstawał tak długo, widać, y, są fotografie, jest, jest jedna fotografia, która została wykonana na rok przed ukończeniem. Widać, ile Matejko zbroi zamalował mhm. na rzecz y, tak jakby symboliki, że zbroję faktyczną z, y, z XV wieku zastąpił na przykład tą wspomnianą wcześniej husarią i y, y, miał tego świadomość, że że niszczy ilustracje na rzecz pewnego, pewnej wizji historyzoficznej. I to jest bardzo ciekawa puenta naszego spotkania, ponieważ tak jak już anonsowaliśmy pokaz tej bitwy, czyli pokaz tego, tej kopii, pokaz bitwy pod Grunwaldem w naszej bibliotece, otwiera całą serię spotkań które chcieliśmy tutaj dla Państwa przygotować w tym okresie wakacyjno wakacyjnym i powakacyjnym, bo przypominam, planujemy prezentację obrazu aż do 30 września. Pan Ireneusz Rolewski zgodził się na spotkania kuratorskie. Będziemy tutaj dogadywać terminy i będziemy Państwa informować, ale rozpoczęty dzisiaj wątek o tym Jaki właściwie jest ten obraz bitwa pod Grunwaldem? Czy to jest właśnie tylko i wyłącznie realne odtworzenie tego, co się wydarzyło wtedy w lipcu 1410 roku? A na ile jest to właśnie taka rozmowa z nami, pokazująca dzieje Polski, dzieje mhm. naszego kraju poprzez historię ludzi, twarzy, uzbrojenia, przedmiotów? Mówi Pan, że y, jeszcze są pewne rzeczy niedopowiedziane, a ja tutaj powiem, że wyłowione tylko z naszego księgozbioru, z naszej biblioteki, y, książki dotyczące bitwy pod Grunwaldem urosły nam w kilkanaście stosików, by nie powiedzieć stosów. A zdajemy sobie sprawę, że przecież nie posiadamy wszystkiego. I jeszcze jest sporo e, prac różnego typu e, naukowych, popularno-naukowych, czy też literatury pięknej związanej z tym tematem, którego, których nie posiadamy w zbiorach. A zatem proszę sobie zauważyć, jak ta bitwa pod Grunwaldem e, interesowała historyków, historiozofów, e, historyków sztuki, literatu, literatów, literaturoznawców, e, muzyków. Bo przecież, jeżeli mówimy o bitwie i pamiętamy film Forda, no to cóż, Bitwa pod Grunwaldem i Bogu Rodzica. Kolejny wątek, który nam się tutaj przy bitwie pod Grunwaldem pojawia. Mamy nadzieję prowadzić Państwa przez te różne wątki do września tego roku. Ten wątek dla nas najważniejszy. Ten wątek, który odpowiada na pytanie, dlaczego sprowadziliście bitwę tutaj do biblioteki, będzie poruszony już za tydzień. O tym wątku też będziemy pamiętać, bo tak właściwie ta wystawa jest po to, żeby pokazać tych ludzi, którzy w czasie wojny zdecydowali się narażać swoje życie po to, aby bitwa pod Grunwaldem nie została zniszczona, nie została zagrabiona, wywieziona, a żeby po wojnie wróciła tam, gdzie jej należne miejsce, czyli do takiego gmachu, do takiego miejsca, gdzie jest dla wszystkich dostępna, i każdy może ją oglądać. O losach konserwacji powojennej, to pewnie też jeszcze będziemy rozmawiać, bo przypominam, w naszym gmachu bibli biblioteki bitwa była przechowywana dwa lata w miarę komfortowych y, warunkach, natomiast lata późniejsze, do końca wojny, czyli od 1941 do 1944, spędziła zakopana w ziemi, niedaleko tutaj ulicy Nautowicza, bo to były tabory miejskie y, przy ulicy elektrycznej i Proces konserwacji, przez to był potem taki długi. Zresztą bitwa miała ciekawe losy jeszcze przed II wojną światową. O tym poczytają Państwo w książce Joanny Jodełki. Bo Joanna Jodełka napisała kilka lat temu książkę zatytułowaną 2 miliony za Grunwald. Legenda twierdzi, bo na razie nie znaleźliśmy nigdzie potwierdzenia, ale wszyscy o tym mówią i piszą, że za um, informacje o przechowywaniu bitwy pod Grunwaldem y, Niemcy wyznaczyli bardzo dużą nagrodę, stąd ten tytuł 2 miliony za Grunwald. O tym Joanna Jodełka napisała książkę. Napisała książkę bardzo interesującą, bo nie tylko o tym, co się działo, z bitwą pod Grunwaldem w czasie II wojny światowej, ale wywodzi swoją opowieść od samego Jana Matejki. Zaprasza nas do pracowni mistrza Jana, i tu jest początek całej historii, która kończy się dziś na Muzeum Narodowym, gdzie przechowywany jest oryginał, a dla nas kończy się na powrocie kopii. W wymiarach nieomalże oryginału wykonany przez Ireneusza Rolewskiego, którą to kopię będziemy Państwu już od 15 lipca prezentować w naszej bibliotece. Panie Ireneuszu, Pan wraca do obrazu, czyli mhm. dwa piętra w górę, bo jeszcze ciągle dopieszcza Pan ten obraz u nas. Tak, znaczy akurat w tej chwili zajmuję się ramą, która mhm. no. Ten ostatni odcinek 3 cm wygłoszę, no bo jednak tutaj zawsze potrzeba pewnej przerwy. Dodajmy jeszcze, hmm. bo y, przypomnijmy, że y, obraz w Skierniewicach ma ramę. Notabene, właśnie ramę, yy, która okalała kiedyś oryginał w Muzeum Narodowym. O tym opowiadaliśmy tydzień temu. Proszę sobie zerknąć na naszego Facebooka, jeżeli ktoś z Państwa nie oglądał tego nasz, tej naszej części rozmowy. A tutaj, na potrzeby naszej biblioteki, została, jest przygotowana, została przygotowana rama, która jest nieco węższa, bo na to pozwalają nam tutaj parametry naszej sali. Pan Ireneusz, naszym kolegom Jackiem bałdowskim te ramy przygotowuje, no i będzie to taka specjalna rama na ten specjalny pokaz. Dokładnie tak. I dzisiaj właśnie bawimy się w dobieranie koloru, żeby mm -hmm. Państwo no, mieli pewną przyjemność patrzeć na obraz, który ma odpowiednie zamknięcie, bo to jest, mm -hmm. to jest ważne, żeby to było estetyczne, ale nie przeestetyzowane, żeby było przede wszystkim. No tak, czuć pewien komfort. To ma ogromne znaczenie w przypadku obrazu, bo obraz może być dobry i można go po prostu skiepcić samą ramą. Często ludzie tak, tak robią, albo ramy skiepcić obrazem, no mhm. na przykład oprawiony telewizor, złotą ramę. No, też coś tam to fajnego może wyrażać, ale ten, w każdym razie kolor będzie troszeczkę nawiązywał do tego, co do, do koloru tego, jaki jest w tej ramie oryginalnej. Czyli kupiliśmy farbę Indygo i ewentualnie jej temperaturę. Czy będziemy balansować też no, z jasnością ciemnością tej, tej ramy? W każdym razie, no, już robimy, zrobiliśmy próbkę, zaraz będziemy ją przymierzali do. Do obrazu. Jeśli wszystko będzie w porządku, to, no to po prostu będziemy malowali listwy. No, mam nadzieję, że, że wyjdzie tak, jak powinno wyjść. Że efekt nawet nas zaskoczy pozytywnie. No, jest to ważny etap. A jeśli chodzi o malowanie o samego obrazu, no to faktycznie to. Mm, Zawsze staram się malować to, co w danym miejscu najbardziej ściąga uwagę, ale przez swoje jakieś takie niewypracowanie. I wczoraj poprawiałem dłoń na łączeniu, mhm. i w tym momencie jest to najlepiej odtworzona dłoń w tej mojej kopii. A dzisiaj prawdopodobnie będę malował, będę pracował nad tym doszytym później fragmentem. I tam jest taka czerwona tkanina. czy taki, taka gdzieś. Tkaninka. Mam sobie tak, taki ma kształt takiego sierpa. Mhm. No i y, nie ma tej swojej przestrzenności, więc będę y, jedne, jedne części będę rozświetlał, a inne będę przyciemniał. Tak, żeby troszeczkę zbudować bryłę. Y, no, zobaczymy, na ile czas mi pozwoli. Może ci się uda parę pociągnięć, gdzieś tam już oddać. Y, niestety, czerwień bardzo długo schnie. Bo ta, której używam, mam ich kilka, ale wszystkie schną, długo schną. No, może powiem tak, bo nie wiem kto mnie słucha, ale farba olejna potrafi w nawet cieniutkiej warstwie schnąć miesiąc czasu, nawet ponad miesiąc. A okay. znaczy inaczej, pęcheć się robi po miesiącu, ale w środku cały czas może być jeszcze plastyczna. Także jest pewne ryzyko, że ktoś przypadkiem, przypadkiem zupełnie nieświadomie może się o ten obraz otrzeć i. I takie rzeczy, no, znając sobie sprawę, ile potrzebuje czasu na wyschnięcie ta farba, znaczy na, na skrzypnięcie mm -hmm. się, no to takie rzeczy powinno się robić w pracowni, ale po prostu ja wiem, że lepiej będzie obraz działał, jak, jak to, troszeczkę to wyrównam. My się czujemy teraz, no. kiedy patrzymy na Pana pracę, to tak, jakby nasza galeria zamieniła się w pracownię. Mamy nadzieję, że i Pan tak się czuje. Jak Państwo widzą, praca jeszcze nad obrazem trwa. Do 15 lipca mamy jeszcze kilka, by nie powiedzieć kilkanaście dni dużo i mało. Zatem nie odrywamy Pana od pracy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan dwa piętra wyżej, a my po krótkiej przerwie zapraszamy na rozmowę z naszym kolejnym gościem. Ta rozmowa została zatytułowana Przejazdem w Lublinie, bo faktycznie nasz gość przyjechał do Lublina na trochę, na jeden dzień, jest przejazdem w Lublinie. Dziękujemy bardzo za to, że zgodził się z nami spotkać i myślę, i myślę że to będzie świetna kontynuacja, przynajmniej w części rozmowy, tematów, które zaczęliśmy tutaj z panem Ireneuszem Rolewskim, bo to malarz, za chwilę malarz, chociaż nie tylko malarz. Zapraszam na rozmowę z Aleksandrem Shaulem Rosenfeldem. Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Dobieramy idealne pary. Dzień dobry, witamy. Poranek u Hieronima. Kolejne spotkanie, kolejna środa i kolejny gość. Przejazdem w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Aleksander Szaul Rosenfeld. Przejazdem w Lublinie, ale niedawno był Pan w Świdniku. Tak, 9 czerwca, dokładnie dzień moich urodzin, odbyła się wystawa w Bibliotece w Świdniku. Obrazy, które już wcześniej były prezentowane na wystawie w Złotowie. Natomiast, no tak, to są obrazy, które powstały w zasadzie już jakiś czas temu, bo to był 2019-2020 rok, jedne z pierwszych. Ja teraz już jestem na zupełnie innym etapie i i też chyba zdecydowałem się, co do tej formy, którą sobie obieram, którą zawsze oczywiście można zmieniać. No ale gdzieś tam chyba artysta, szczególnie malarz, ma taki trudny wybór, żeby jak tutaj być rozpoznawalnym, jak tutaj zrobić to. No więc staram się o tym oczywiście nie myśleć, malując obraz, natomiast to samo gdzieś wychodzi. I tak, w Świdniku była wystawa do zeszłego piątku, dostępna dla zwiedzających do 25 czerwca. No i obecnie pracuję nad nową wystawą. Jeszcze nie są znane szczegóły, gdzie i kiedy, ponieważ cały czas trwa ten proces twórczy, bo dopiero to wszystko teraz maluję. A wystawa Świdnik? ta wystawa w Świdniku, hmm. a, a kiedy wystawa w Lublinie? Czy może już była wystawa Lu w Lublinie, o której nie wiem? Była wystawa w Lublinie w zeszłym roku przy okazji Festiwalu Kultury Żydowskiej. Czyli w 2021? Tak jest, w chyba centrum, e, to się nazywa chyba CMK, czy, czy tak, centrum miejskie, centrum... W centrum Kultury w Lublinie. O, tak jest. Bardzo dziękuję. I to było w zasadzie tylko dwa dni dostępne, to mm -hmm. była taka wystawa eventowa w zasadzie, towarzysząca y, różnym innym y, festiwalowym atrakcjom. Natomiast no, ona była dla mnie o tyle ważna, że właśnie, że, że Lublin i że Festiwal Kultury Żydowskiej i móc zaistnieć w takim festiwalu, no to było dla mnie ważne. W ogóle Lublin dla mnie zawsze istniał, to znaczy no, poza tatą, którego historia jest związana mocno z Lublinem. Tatę pozdrawiamy, Aleksander Rosenthal jest z nami w studio, dzień dobry. Ale to będzie odrębna rozmowa z tak, Aleksandrem tak, tak. Rosenthaldem seniorem. Seniorem, właśnie, ten cień seniora. <laughs> Nie, myślę, że już wyszedłem z cienia, że już rzucam spój, że już gdzieś stałem się samoistną, samodzielną istotą myślącą i tworzącą. Ale oczywiście ten rozwój tata ma i miał ogromny wpływ. E... Lublin poza tym zaistniał w 2013 roku, w momencie jak był kręcony film Kamieni na szaniec. Mm -hmm. e... I ja pracowałem przy tym filmie i byłem drugim kostiumografem. E... I mieliśmy swoją bazę w Urzędzie Miasta, tam miałem swoje kostiumy. Nie zapomnę takiej anegdoty, historii, jak jestem sobie tam, to trzeba było po piętrach latać mm -hmm, strasznie mm -hmm, wysoko. Ja byłem jedyny facet w dziale kostiumów, więc nosiłem i te cywilne, i te wojskowe, i wszystkim pomagałem, więc byłem naprawdę urobiony po pachy. No i rozwieszam sobie już, prawda, oni tam kręcą, ja nic nie mam, jakby wszystko już zrobiłem, porządkuję. Nagle patrzę, wyciszony telefon, 24 nieodebrane połączenia. Dzwonię, szybko na plan, jakiś jest, coś się dzieje. No, i okazało się, że jeden z y, tam, y, ze statystów, który był ubrany, przebrany za granatowego policjanta, mm -hmm. stwierdził, że mu źle y, kaburę y, zamontowałem po złej stronie. No i zaczęła się rozmowa. Tu reżyser, producent, mm -hmm. prawda? No to są poważne mm -hmm. sprawy. Ale dlaczego? Po czym wnosisz? No, zobacz, pokazuje mi zdjęcie 40 tam któregoś roku granatowego policjanta. Mm -hmm. No i kabura jest faktycznie po innej stronie. Ja mówię, no dobrze, a czym była robiona ta fotografia? Mhm. No aparatem fotograficznym. No jakim? No lustrzanką. Mhm. No więc jak chcemy, to znajdziemy zawsze rozwiązanie, że nie ma złej strony, prawda? Natomiast no, film był ciekawy i poznałem wtedy Lublin. Poznałem dosyć dobrze Lublin. Spotkałem się z, też z ludźmi po raz pierwszy w życiu, mieszkańcami Lublina, po prostu na ulicy. W ogóle Lublin jest niesamowity. Uważam, że tutaj jest. Jakaś taka enklawa ciepła i takiej jakiejś e, dużo większej empatii wobec, wobec ludzi. W Warszawie tego w ogóle nie odczuwam. W innych miastach też jest mi to jakoś odległe, a ten Lublin bardzo chętnie zawsze wracam do Lublina. Świdnik też się okazało podobnym miejscem. No Świdnik i Lublin to takie tak. dwa bratanki, Dokładnie. powiedzmy sobie. Tak. Tak, tak, tak. Tutaj w Lublinie jest anegdota, czy Lublin leży koło Świdnika, czy Świdnik koło Lublina, w zależności od tego kogo zapytamy, są no tak. zdania podzielone. Podzielam. A Złotów? Złotów, no Złotów jest moim rodzinnym miastem, tam się wychowałem. Po powrocie z Izraela, no miałem dwa latka czy trzy. Czyli praktycznie całe dzieciństwo, cała dojrzałość to Złotów. To Złotów, tak. W Złotowie dorastałem, do Złotowa wracam, tam mieszka moja mama, tam są moi przyjaciele ze szkolnej ławy. I z przedszkola. No, jest to teraz, postrzegam, bardzo urokliwe miejsce, idealne do wychowywania małych dzieci bądź na starość, mhm. ale faktycznie nie potrafiłem tam zostać, to znaczy ciasno było. Dla mnie. Natomiast wracam zawsze z sentymentem i z ogromną radością. Właśnie planuję taki wyjazd niedługo. No. To jest w ogóle przede wszystkim miejsce, myślę, w jakiś sposób magiczny. Kręciliśmy teraz z moim przyjacielem Leszkiem Sawickim ostatnie 7 lat tam film fabularny, on już wyszedł, więc mogę już o nim mówić, mhm. pod tytułem Gra w butelkę. Ja tam pomagałem troszkę produkcyjnie i na planie, natomiast no film jest też wyjątkowy, ponieważ powstał w zupełności ze środków prywatnych, sponsorskich. Natomiast no, udało nam się zebrać gwiazdy. Bo gra Edward Nim Lubaszenko, gra Kasia Figura, gra no mnóstwo, mnóstwo też młodego pokolenia, gra Filip Tłokiński, a ludzie, którzy teraz już zaczynają robić światowe kariery. A my robiliśmy ten film przez 7 lat, bo robiliśmy wtedy, kiedy mieliśmy po prostu pieniądze na zdjęcia i ci aktorzy przyjeżdżali zawsze chętnie i, i, i po prostu byli zakochani w tym projekcie. Myślę, że niedługo film trafi do dystrybucji kinowej i będzie można go zobaczyć. To nie jest łatwy film, to nie jest, to nie jest taki film powiedzmy rozrywkowy zupełnie. Ale on zostaje w głowie, w sercu, i on coś człowiekowi robi. On coś tam, on pracuje. Więc też też to jest takie nasze nowe dziecko i też się strasznie z tego cieszę. Poza tym jest oczywiście jeszcze kilka nowych projektów filmowych przede mną, o których na razie mówić nie mogę. Ale ta wystawa, którą szykuję, to jest coś, co mi teraz zajmuje głowę, ponieważ w związku z ostatnimi wydarzeniami, z wojną na Ukrainie, ja przez właściwie, jak to się mówi, by chance, przez przypadek, zostałem odpowiedzialny za ośrodek dla uchodźców, dla uchodźców z Ukrainy, głównie pochodzenia żydowskiego. Ponieważ jest to sponsorowane przez instytucje mhm. żydowskie, no więc trafiają tam ludzie, którzy albo robią, emigrują do Izraela, albo tam szukają schronienia, bo mają tam jakąś rodzinę. Są ludzie, którzy zostają w Polsce i to jest ta taka moja największa odpowiedzialność, jaką odczuwam, że, że, że mam. No i są ludzie, którzy wyjeżdżają gdzieś dalej i tam. Będą czekać, aż wojna się zakończy. To wystawa to ma być taki rodzaj y, hołdu, y, uznania dla ich odwagi, dla rozpoznania chwili, że zdecydowali się stać, zostawić wszystko, co mieli i ratować swoje życie. Y, to nie ma być smutna wystawa. Mhm. To nie ma być wystawa też, która. Y, Miałaby w jakiś nadmierny sposób nas spunktować albo e, dać nam do myślenia. To ma być wystawa faktu. Czyli e, chciałbym, żeby ten obraz był raczej, może nawet i w stronę plakatu poszedł mm -hmm, czyli mm -hmm. pewnego rodzaju symbolizmu i pewnego rodzaju obwieszczenia światu. Mm -hmm. Jesteśmy e, i, i i nigdzie się nie ruszamy, wracamy do siebie i budujemy swój kraj. Czyli rodzaj też takiej nadziei, która tak, ma wynikać z tego. Tak, tak absolutnie. Nadziei, nadjeżdża Aha. E, i takiego gdzieś też przesłania, że niesienie pomocy to jest, to jest odpowiedzialność. Niesienie pomocy ludziom to, to, nie jest, to nie jest tymczasowy relanium dla nas, żebyśmy mhm. my się lepiej poczuli. Znaczy, ta pierwsza fala tej pomocy po dwóch miesiącach minęła. Ja sobie doskonale z tego zdawałem sprawę, i y, zostali wokół mnie ludzie, sponsorzy, którzy dalej pomagają, którzy dalej są chętni. Instytucje żydowskie, które nie schowały się pod łóżko, y, które dalej niosą pomoc, y, bo przyjeżdżają nowi ludzie. Przyjeżdżają też rodziny romskie, które są w absolutnie opłakanym stanie. Dla wielu ludzi ta wojna jest tragedią, bo stracili swój dobytek życia. Ale teraz ci, którzy zostali ze mną dłużej, są tam w ośrodku dłużej, mówią, wiesz, a teraz dostrzegam, że może to jest dla mnie szansa, mhm. żeby ułożyć sobie życie na nowo. Być może w taki sposób, w jaki nigdy bym nie pomyślał, nie pomyślała, że mogę. No bo są ludzie, którzy tam też nie mieli łatwo, mhm. a teraz otworem stanął świat. Czyli pewien taki zwrot, który nie był. Y y y którego nie przewidywali, a który im się zdarzył, ale pomaga im przewartościować to, co dotychczas Dokładnie było ich życiem. Tak. I, tak. I o tej nadziei ciągle mówimy, czyli tak. z jakąś nadzieją na to, że ten nowy etap może być dobry. Absolutnie. Właśnie chciałbym, żeby to wypływało z tej wystawy, żeby mm -hmm. to dać widzowi. Oczywiście, obraz, który jest już namalowany i go się wystawia, on żyje absolutnie mm -hmm. swoim życiem. I unikam statu, zawsze się śmialiśmy, co autor miał na myśli. No to trzeba zapytać autora, jak nie żyje. Odwieczne wieczne no pytanie, tak. To, to na lekcjach polskiego pamiętam, że ja zawsze miałem swoje. Niektórzy autorzy bardzo by się zdziwili, gdyby usłyszeli to, co, to, co wyciągamy z ich tekstów tak. albo z ich obiektów, innych obiektów artystycznych. No, na przykład jest taki obraz, który malowałem, który z moim wspomnieniem wojny w Libanie w 2006. I ponieważ użyłem dwóch kolorów, czyli piasku żółtego i niebieskiego nieba, mm -hmm. to teraz to tworzy flagę Ukrainy i na tle tego są żołnierze. Mm -hmm. Więc jest to zupełnie inaczej dzisiaj interpretowane. E, natomiast no, nie mamy na to wpływu. Nie możemy też jakoś specjalnie jako artyści ograniczać mm -hmm. i bać. E, bo w sumie decydując się na to, że wystawiamy to, co napisaliśmy, czy to, co namalowaliśmy, czy. czy no to, to musimy się też gotować na to, że będzie to odebrane w zupełnie inny sposób niż nasz zamysł. Ale wydaje mi się, że już osiągnąłem taki, taki stopień dojrzałości i jestem na to gotowy, nawet jeżeli to nie jest przychylne. Nawet jeżeli to nie jest konstruktywna krytyka, albo jakakolwiek, po prostu coś się może komuś podobać, albo nie. Ale nie spotkałem się dotąd ze zdaniem, właśnie takiej jakiejś obojętności. I to mnie bardzo pociesza. Mówi pan o cieniu Wielkiego Ojca. Mhm. Mówi pan, że wyszedł pan z tego cienia, ale będąc synem Aleksandra Rosenfelda Seniora, y, trzeba być również człowiekiem słowa. Jak to u pana wygląda? No tak, no to to słowo było pierwsze. Ja, mając mhm. 14 lat, oczywiście, pod wpływem y, jakiejś młodej dziewczyny napisałem wiersz i y, tak to się zaczęło. I te wiersze posyłałem tacie pocztą, bo to był taki czas, kiedy przez moment byliśmy osobno. I tata do nas wrócił i, i powiedział, że, że, że mam pisać dalej, więc to było też dla mnie ważne. Natomiast no tak, słowo było pierwsze, słowo było... Myślę, że gdzieś zaczynam dopiero dostrzegać i uczyć się wagi słowa. Czyli do tego słowa trzeba dojrzeć. Absolutnie, absolutnie. No Słowo jest, słowo też chyba, tata się zgodzi, jest. Słowo jest, spływa na nas. Mm -hmm, I mm -hmm. ono, czasami to jest w nocy, czasami dzwoniliśmy do siebie w nocy, tata, napisałem wiersz. Niektórzy mówią o natchnieniu. O tak, na przykład. Na przykład no, Niektórzy tak. mówią o natchnieniu, ale myślę, że to jest raczej właśnie taki rodzaj głębi. I to słowo, które z nas pracuje i jest ten moment, kiedy to słowo z nas wychodzi. Tak, wychodzi mówione, bardzo, wychodzi pisane. Bardzo często słyszę jeszcze to synku przemyśl, zostaw, odstaw, albo przegadane. Mhm, <laughs> Za dużo słów. E Myślę, że tak, że ten rodzaj e, dojrzałości nie jest stanem, e, który e, stoi w miejscu. On, on się cały czas, ta dojrzałość cały czas podąża za, za innymi dojrzałościami. I nie ma damy. nic wspólnego z wiekiem. Kompletnie. Nie, w mhm. ogóle absolutnie. Wiek nie ma nic wspólnego. Nie. Do doświadczenia bardziej. Bo o. to, że właśnie piszemy o tym, co widzimy, albo piszemy o tym, co przeżyliśmy, o tym, co przez nas przeszło gdzieś. I ten właśnie dodatkowy element, właśnie tego natchnienia, tego słowa z góry, czy też tego bodźca z góry, powoduje, że to się staje w jakimś stopniu już nie nasze. Że po latach, na przykład, tata sięga do wiersza, ja sięgam do jakiegoś wiersza i mówię: My to napisałem, ja to napisałem. Mhm. E, albo jest wiele wierszy, które teraz bym napisał zupełnie inaczej, ale już nie mogę. Zostały napisane. Poszły do ludzi, tak. a są i trzeba tylko myśleć, jak do nich się dzisiaj ustosunkować. Niektórzy twórcy mówią tak: Tak, nie napisałbym tego, albo nie opublikowałbym tego, mhm. ale to chyba nie jest dobre, mam takie wrażenie, bo to jest wyrażenie tu i teraz, a to jest zapis pewnej chwili. No tak, są takie wiersze, które są zapisem chwili, czy też takie obrazy, czy takie filmy. Scenariusze filmowe, ale są też takie, które stają się w jakiś sposób uniwersalne i będą mhm. zawsze y, nabierały nowego znaczenia. I wydaje mi się, że te są najcenniejsze, dlatego że to one zostaną mhm. po nas. A to jest coś, co mnie zawsze gnębiło i będę mówił w swoim imieniu. Co po sobie zostawię? Mhm. Co po mnie pozostanie? I to jest takie pytanie, które wynika gdzieś na początku, może i Izego. Na początku ze strachu, mm -hmm. ale potem ono, ono zmienia swój format. Ono wynika już z zupełnie czegoś innego. I w momencie, kiedy ono się tak właśnie oczyści, to wtedy powstaje też zupełnie inne dzieła, bo ono już nie jest po coś. Ono już nie jest tym zamysłem, a to po mnie zostanie. Nie? To jest najmniej ważne, że po mnie, ale zostanie coś, co jest ważne, zostanie coś, co. Czemu no, mają pamiętać, czy powinny pamiętać pokolenia, albo co, co po prostu nie powinno zginąć. A mamy trochę, chyba, taką tendencję do odstawiania na półki pewnych wartości, które dotąd, przynajmniej jeszcze dla mojego pokolenia, były bardzo cenne. Szybko zachwystujemy się nowościami. Tak. I szybko dokonujemy segregacji na to, co dawne, Staromodne i nieważne, a chyba nie tak to jest. No, właśnie. No, rozpoznanie wśród tego całego e, śmietnika, nowości tych perełek jest najtrudniejsze, ale to są narzędzia e, tej obserwacji świata i tego, e, w jaki sposób przetwarzamy to, co widzimy, to, to są narzędzia, w które nas wyposażają nasi rodzice. I otoczenie najbliższe, i tej wrażliwości pewnej można się nauczyć, bądź ją rozwinąć, albo zupełnie zaniedbać. Więc myślę, że tu jestem najbardziej wdzięczny swoim rodzicom za to, że dali mi te narzędzia i pozwolili mi je dalej rozwijać. A ja bardzo wcześnie zacząłem podejmować własne wybory, których konsekwencje też. No nie zawsze sam ponosiłem, um, ale, ale one były moje i mm -hmm. one nigdy mi nie zostały odebrane, więc yy, no tutaj absolutnie jestem bardzo wdzięczny mojej utacie, mojej mamie, mojej całej rodzinie w zasadzie, bo ona zawsze przy mnie była tam właśnie w Złotowie. Czyli wsparcie, wsparcie w tej barwności życia, która no, czasami trudna jest. Absolutnie, tak. <laughs> Ja mam takie wyrzuty sumienia, że zabieram panu czas, który przeznaczony został dziś dla bycia z ojcem, bo przyjechał pan tylko na chwilę do Lublina, tak. po to, aby spotkać się i pobyć trochę z tatą. Ale nie mogę zadać tego nie zadać tego pytania. Izrael w pana życiu, tęskni pan za Izraelem? Myślę, że jeżeli ktoś, choć raz. Posmakował tej, tej niezwykłej ziemi. I to tak metaforycznie i mm -hmm. niemetaforycznie, bo naprawdę czasami zdarzało się, że wgryzałem zęby w piach. To tego już się nie da z siebie wyciągnąć. Mm -hmm. I absolutnie tęsknię, ale jest też absolutnie moją świadomą decyzją to, że tam nie mieszkam. Mm -hmm. Kiedyś w wojsku na jakiś zajęciach takich ogólnych. Socjalnych, nazwijmy to. Przeczytano nam list jednej z emigrantek, młodej dziewczyny z Rosji, która próbowała ująć miłość do Izraela. I wynikało tam z tego listu to, że jeżeli przeklinamy ten Izrael, jeżeli nam się tam tyle rzeczy nie podoba, to to jest wyraz największej miłości, ponieważ nas obchodzi coś. No tam są i różnice kulturowe nawet wśród samych Żydów. Bo każdy jest skądś. To jest taka mała Ameryka. Mhm. Mówiąc o kuchni izraelskiej w zasadzie mówimy o kuchni świata, głównie arabskiej. Mówiąc o muzyce, też mówimy o muzyce arabskiej. Więc też ten konflikt gdzieś, który się cały czas przeplata izraelsko-palestyński. Nie jest taki zerojedynkowy, jak moglibyśmy sobie myśleć. Mam mnóstwo przyjaciół Palestyńczyków, przynajmniej miałem wtedy. No, ale na pewnych poziomach porozumienie jest niemożliwe. Ale na tych najważniejszych, czyli tych międzyludzkich, ono istnieje i zawsze istniało. Mhm. Więc jestem daleki od uprawiania jakiejkolwiek polityki, i mówienia o niej. Czy zajmowania stanowiska po prawej, lewej, czy innej stronie. Jestem zawsze po swojej stronie, po stronie człowieka. Niech to będzie płętą. <grym> niech to będzie płętą, bo ja mogłabym tutaj spędzić z panem jeszcze czeka. długi czas. Nie wiem, Dziękuję. czy to samo Absolutnie. pan odczuwa, ale tak jak mówię, mam wyrzuty sumienia, że Aleksander siedzi, Aleksander senior siedzi i czeka. Czekał tyle, niech czeka. <laughs> dziękuję za spotkanie bardzo dziękuję. i bardzo proszę o nas pamiętać, kiedy Oczywiście. Pan będzie przejazdem, czy w Lublinie, czy w Świdniku, Oczywiście. czy w jakiejś innej miejscowości naszego regionu. Proszę pamiętać, studio Poranka u Hieronima zawsze jest dla Pana. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. dziękuję.